Coś pies znalazł. Coś pies znalazł. Jakiś trop. Chodź, Winka, tam się za bardzo nie da. Wracamy do domku. Jak wiesz, poniedziałek, wtorek, środa, taka będzie pogoda 35 stopni. Będzie 5 stopni cieplej niż teraz, jest dzisiaj. No, jak w Grecji. O kurde. W Grecji tak nie było. No, w tym okresie to się nie było takich upałów. Jakieś kaca tam, jakieś myszy znalazła. Mają te elektry do świetlenia na zamku. No, super. Oj, poszukiwania są bardzo zacięte. Chodź. Kamera się naprawiła z ostrością. To było nasze miejsce wypoczynku. Pierwszego wypoczynku. A Zuzka, ja też mam. Będziemy tu znowu? Może już to damy jej wody, też się napije. Robimy przerwę. Tu jest przerwowe miejsce. Napijemy. Madzinko i Mario. Idziemy lasem, już jesteśmy prawie. Zuśka idzie inochodem. Biedzący. Tak, przybiedzisz, Wojkusz. Prawie. Fajna wycieczka była. Trasa. Nie wiem, 10 km, nie? No, tylko mogliśmy zrobić w dwie strony, pewnie. Dokładnie. Popijesz jedną, w drugą spokojnie. Piękny las, jagódki były przed chwilką. Ej, jeszcze raz. Rybki bardzo nie zrobiła. No. Pies. Fajnie, tutaj też tak jest. Ptaszki. Chłodzonko? Ten żur musiałaś największy wejść, tak? Bo od tej strony podeszliśmy, nie? Chodź, idziemy. Chodźcie. Chodźcie. Wracamy. Ostatnie wschody. Pies pokonuje. Pies odpoczywa. Pies ma jakąś 45 minut odpoczynku i za chwilę jedziemy na obiadek. Z psem. Niech prześpi się. Uff. A ja mam takie stópki opalone. Marzy mówi, że brudne, no ale niech będą opalone. My chcemy wychodzić, a pies wygląda tak. Tak się prezentuje pies. Zmęczony bardzo. Sprawdzałam nawet, czy żyje, bo jakoś tak mało co oddychała. Ale żyje. Sure. Niech sobie śpi jeszcze, a my za chwilę tylko wychodzimy. Jesteśmy chwilę przed wyjściem. Pokażę wam psa. Zmęczony lekko. Rozwalony na całości. Pies wstał. Powiedział, że idzie z nami. Namyśliłaś się, tak? To była trudna decyzja życiowa. Poczekaj jeszcze, muszę napisać jednego SMS-a. No, tak, tak. Idziemy, Zuzia. Tak. Chodź, Mario, chcesz kupić to auto? No, jestem całkiem. Chodź. Chodź, Zuzia. Nie ma ceny napisanej? Patrz, ja bym już jechała. O ja, to jest chyba moje auto. Bo ja nie chcę już chodzić. Idziemy brzucić śmieci. Chodź ja, chodź. No ale pies idzie za tobą. Pies lubi chodzić za tobą. Podążać. Pies już chce wchodzić. Wietrzymy samochód. Damy psu tu kanapkę. Chodź, ja. Dasz radę wskoczyć? Dałaś. Opa. Dobra. Ja
wiatr we włosach, w psich i uszach. Oh yeah. Tu pies siedzi, a tu pies ma łóżko. Ty masz kluczyki od domu, nie? Bo ja nie brałem. Tak, mam. Oto jest logika, psia logika. No. Na twardym lepiej. Łapy rozwalone. Skręcamy i zaraz pies wstanie. Hamowanie ostre. Nawet nie. Taki zmęczony, że nawet nie wstaje. Wjeżdżamy tutaj. Do czego? A nie, myślałam, do ojców. No nie, Słoszowa, później jest Pieskowa Skała i zaraz za Pieskową zbędę. Pieskowa. Ja całe życie, muszę o tym powiedzieć do kamery, że całe życie myślałam, że jest Pieskowa Skała od psa. Pieskowa. Nie, czekaj, na odwrót jest, nie. Jest Pieskowa Skała, ale zawsze myślałam, że jest Piaskowa. Nie, mi się wydaje, że jest Pieskowa. Nie, jest Pieskowa Skała. Sam teraz nie. Jest właśnie Pieskowa, a ja myślałam, że to jest Piaskowa Skała. No. Pieskowa Skała to jest? Dokładnie, tak. Dla osób z innych części Polski, w tym filmie jest... Weźmy to najpierw przeczytajmy, zanim to... Nie, naprawdę tak jest, naprawdę tak jest. A właśnie z Adamczykiem był ten film i ze Żmudą Czemiatowską. Pamiętasz? Gdzie? Nie kłam, kochanie. I oni tam byli w Pieskowej Skale. Pamiętasz? Było takie ujęcie, takim kabry jechali. Także... Mogę, że możecie sobie zobaczyć, gdzie jedziemy. Co robi szczur? Szczur? Stoi. Już wjeżdżamy do Parku Narodowego? No, Park Narodowy. Tylko tu jeszcze nie jest Park Narodowy, tam dalej się nie, trzymamy. Dalej, no ale to już jest taka osnowa parku. Zaraz zamek będzie chyba, nie? No tak. Jeszcze kilometr chyba. I Nergala zobaczysz. Dokładnie, to jakieś Nergala widzieliśmy, naprawdę. Urząd Wiejski, słuchaj. Urząd Wiejski. No, Nergal tu kiedyś był. I sobie żartowaliśmy, że taki podobny do Nergala. Jak na rejestrację patrzymy. Taki podobny do Nergala. A to by był on. Także. Taka sytuacja. Taki situation. Ale takie fajne skały są. Pięknie tu jest, naprawdę. Pięknie, ludzie nieraz przyjeżdżają tak z Francji i gdzieś tam wynajmują tych, żeby pobyć tutaj. No. Dużo ludzi tak, wiosną, no, nie? Tak jeszcze dokładnie. Było głodnowo, nie? No. Aha, a to było te twoje urodziny 16 przecież. My tu przyjechali, 16 tak? marca. No, no rzeczywiście, tak, to no dokładnie. Takie... Tam widać zaraz zamek. Zaraz, no. Zaraz. A tu jeziorko. To ja bym pływała. To pies, było zamarznięte wtedy, nie? Tak, pies mi dokładnie. Pływał. No. Zwodowałbym się. O, jest zamek! Było zamarznięte. Mogli już wyjątować do tego czasu, wiesz, na no, parę lat. No, była duża, widziałeś tam obiadę, no, ten facet tutaj robił. Tutaj. Ale jeszcze remontują. Ten jeszcze jeden. No. Ciekawe, czy czynny? Ale tylko czy jest otwarty, czy część na przykład jest zamknięta, nie? No, ale piękny to jest zameczek. Bardzo fajny. Będzie go lepiej widać, bo tu maczuga no. Herkulesa będzie widać. Dokładnie. Z maczuga Herkulesa. No. Tam się wyłania. A tu potem byłem dowalić tą część, tu ładnie. O kurde. O, maczuga. Maczuga Herkulesiora. Fajna. Możemy się przejść, weźmiemy, zjemy i możemy się przejść, no. Bo nie będziemy się dokładnie. Od razu pakowali w samochód. No, możemy pewnie, że tak. Bardzo fajna taka skała wielka. Tu parkował Nergal. I co, jeziorka? Tak, tu był Nergal. Z 2 lata temu to było, nie? Nie. Tu sobie możemy wejść. Było takie wejście. Se wejdziemy. I sobie pójdziemy tam koło maczu. Tak. I dojechaliśmy. Tam idziemy zjeść. Chodź, Zuzia! By cię przejechało auto. Tam z nią, pokaż mi ten... Chodź, idziemy na strumyk. Chodź, Mario. Co ci się tu zaplątało, czy...? Zahaczyło się o szaleczek. No. Zobacz! Jaki fajny strumyk. To jest fajny, no tu jest zejście. Tak? Tak. A są takie kamyczki, no. Zuzia, tu, Zuzia. Zuzia, chodź. Zuzia, tu. Chodź się, zwoduj się. Tu, tu. Idź tam na dół. Bąk. O! Dobra.
Wiem, że fajna woda. To nie trzeba jej brać. To piję. Zimna! No to będzie wstać. No to będzie zimna. To będzie zimna woda. No. No, możesz ją tu przeprowadzić. Co, to fajnie? Chodź, Zinka, tutaj. Idź tam. No idź tam na dół. No idź tam na dół, czy nie? Ja nie idę. Rzucę jakieś jak kamienie. Chodź, chodź, chodź. No chodź. No idź. Ale to jest jakaś łata. A, już sama wiesz. Chciałem tu przejść i tam po tu. No kurde, ja pływam. No już. Czekaj, rzucimy jeszcze jednego kamienia. Zuzia! No nie, nie wiesz co, ja już jedna kąpiel wystarczy. No dobra, weźmy to, weźmy to, co? To może być. Coś muszę wyciągnąć w każdym razie. A ja bo na nie widziałam, trzeba tutaj stawić. Ups. Dobra. Jest okej, Zuzia, super, poradziłaś sobie. No, wiem, chodź. Pies cały mokry i spłodzony. O tak. Zadowolony. Ale piękne. No. Ta wielka skała. Zobaczcie tu? No. Piękna skała. No. Ja stój tam. Nie idź. To tak pomału. Gdzie przejedzie coś? Pomału, pomału, dokładnie. Trzymaj ją, bo tu idę. Ja. No ty. Pies się wycierka po pływaniu w swoim łóżeczku. Tak, 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 no. Tak, 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 Zuzia. Tak. Bardzo śmieszny pies. Bardzo śmieszny pies. Nie ma jeszcze jedzenia. Głodna jesteś, co? Już bym zjadła coś. No no tylko śniadanko jadła. No dobrze, na diecie jesteś. Pies chyba, przywiązany. Uwiązany, pies łańcuchowy to jest. Córka czeka na pana. Tak, muszki latają. Zobaczcie, który jest ładny. Suczka nawet nie zauważyła, że pan wrócił. Ojej, ojej, ojej. Zobaczyła, czy nie? No właśnie nie, bo się tarzała. O, pies łapie muchy. Pies ożył. Idźcie jeszcze się pokąpać. Zawołam was. Wyciera się, widzisz? Wiesz, Magda, ma być kolacja, a ja jestem niewytarta. Dzień dobry. Cześć, a ja takiego mokrego nie chcę. Bruda, tyle co bym się umył. Znaleziony Mario. Motory nas mijają, a my tak idziemy taką. Idziemy nielegalną ścieżką. Chyba nie można, nie można iść, nie? Też nie wiem. Nie ma innej drogi. Nie ma, nie ma. Chodź, Zia. Chodź, nie idziemy tam. Idziemy tutaj. Ale słońce świeci już. Zachodzi powoli. Już jest wieczór. Pies mam dzisiaj dzień pełen wrażeń. Nachodził się. Taki dzień jak na wakacje, nie uważasz? Dokładnie. Wakacyjny dzień. Ja na miejscu. Się
szkajślach nawet. Adzia, to chyba idziemy. O, oh, Jesus. To jest jeziorko. Co? Tam jest jeziorko, a my tu idziemy. Pies tam gdzieś zagląda. Jesus Christ. To jest strasznie. Tu jest strasznie, tu mogą być kleszcze, dzikie zwierzęta. Kleszcze jest najwięcej wieżoczek na trawie. A tu jest Ojcowski Park Narodowy. Chodzimy właśnie. A no, bo być tutaj i nie przejść tej trasy, nie? Dokładnie. No, to idziemy z Zuzanną i z Mario na maczugę Herkulesa. Takie wielkie. Chyba u góry jest krzyż. Albo nie. Weszliśmy. Co? Mówię, że weszliśmy. Żywi. O, oh, Jesus. I tu jest zamaczek, którego nie widać, bo jest słońce. O tak. Pies szedł w krzaki i jest po drugiej stronie. Standard. Chodź, Zuzia, please. Wróć tą samą dziurką. O, super. Odnawiają zameczek, więc nie możemy wejść. No, dokładnie. Chodź, Zuzia. Wracamy do domu. Chodź, Zuzia. Dziki pies. No, dziki pies po prostu. Chodź, chodź, chodź. Nie ma tam chodzenia po lesie. Chodź, Zuzia. Ciągnie cię, tak? Pieskowa skała to jest, widzisz, pieskowa. No widzisz, pieskowa, właśnie nie piaskowa. Tylko to jest pieskowa od pieska. Zamek Królewski na Wawelu. Nie wiem, czemu tak jest w sumie. Koszt projektu 12 milionów złotych, czujesz? Popatrz. A zobacz, to jest ten, beneficjentem jest... Woduje się pies. No tu śmieci piękne. Cóż. No, tu podrzucił, no. Polacy dbają o naturę. No. Ja bym szła rzeką. Oj, Zuśka. Zuzia, zobacz. 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 Wywaliłaś mi patyk. Jest jakiś inny patyk? Nie. Ostatni patyk, jaki istniał na ziemi. Weź patyk. Zuzia, o, będę sikać chyba. Dobrze, Zuzia. Super. Super, dałaś radę. Amonity do tego. To jest nasz koleś. Tak. Koleś pies. Bronisława. Koleś Bronisława. Wracamy. Pies sobie kolacyjkę. Zmęczony. I pies znowu śpi. Jest zmęczony bardzo. Dwa kleszcze z niego spadły, ale takie chodzące po futrze. A jeden po mnie chodził. Fuj, fuj, fuj. Zus sika. Jesteśmy już od... nie wiem której. 11 wczoraj wieczorem, chyba 7 raz na spacerze, bo Zuzi coś zaszkodziło i po prostu latała jak dzika na dwór.
wyspana trochę, ale daję radę. Byłam chyba o 2, o 4, o 6. Mariusz też z nim był. Później jakoś o 8, 9, także masakra. Zuz też jest umęczony, bo wczoraj miała taki aktywny dzień, a nie mogła pospać w nocy. Także też leży teraz tylko jak zabita. I odpoczywamy. I teraz wyszłyśmy na szybki poranny spacerek. I znowu wracamy. Zobaczcie, jak Zuzia wolno idzie. Zobaczcie, gdzie jest Mario, Zuzia? Gdzie jest Mario? Szukaj go. Pies śpi. Padł po prostu. No, nie żyje. Ucho wisi.